Ile lat temu skończyła się Twoja edukacja w szkole średniej? 5, 7, 11, a może 20 lat temu? I właśnie teraz zastanawiasz się nad tym, czy przystąpić do matury. Dość. Nie odkładaj po raz kolejny swoich marzeń na nieokreśloną przyszłość. Teraz jest ten czas. Nazywam się Iwo Scelina. Jestem autorem kursów maturalnych i ekspertem na platformie Matura na Maxa. Od ponad 25 lat jestem polonistą i egzaminatorem maturalnym. Pomogłem przygotować się do matury już tysiącom uczniów. A teraz chcę pomóc również Tobie. Wiem, praca, dzieci, obowiązki domowe, cała masa rzeczy, które musisz wykonać. Każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca. Jak tu myśleć jeszcze o maturze? Znamy jednak osoby, które były w tej samej sytuacji co Ty i w ubiegłych latach przystąpiły do matury. Zdały ją i teraz realizują już swoje marzenia. Jeśli oni mogli, to dlaczego nie Ty? Podejmij decyzję i dołącz do ich grona. A tak w ogóle, jesteś w dobrym miejscu. Pomagamy takim osobom jak Ty przygotować się do matury z języka polskiego. Zasubskrybuj ten kanał, żeby żaden z naszych filmów Cię nie ominął. Spójrzmy w takim razie, co Cię czeka. Matura, którą przyjdzie Ci zdawać, realizowana będzie w formule 2.15, czyli w formule z 2015 roku. Zdawać będziesz dwa egzaminy, pisemny i ustny. Egzamin pisemny, podobnie jak w roku ubiegłym, przeprowadzany będzie w wersji, powiedzmy, nieco ułatwionej. Oprócz tego, że przyjdzie Ci zmierzyć się z częścią pierwszą tego egzaminu pisemnego, gdzie popracować należy nad dwoma tekstami pozaliterackimi, udzielić odpowiedzi na pytania do tych tekstów oraz na pytania związane z wiedzą polonistyczną, połączoną ze znajomością obowiązkowych lektur. To druga część tego egzaminu będzie wymagała napisania wypracowania. Wypracowanie napiszesz, wybierając jeden z trzech tematów. Dwa pierwsze tematy są typowo literackie. Pierwszy temat literacki związany będzie z lekturą obowiązkową. Na egzaminie w ramach matury 2015 obowiązkowymi lekturami są w zasadzie cztery teksty. Dlaczego cztery? Bo właśnie te teksty realizowane są w szkole średniej w całości. I to one stanowią podstawę do przygotowania pierwszego tematu maturalnego. Trzecia część Dziadów oraz Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. A do tego dochodzi jeszcze Lalka Bolesława Prusa i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Inne utwory nie wchodzą w skład lektur obowiązkowych, które są wykorzystywane w tym temacie, bo nie są realizowane w całości w programie szkoły średniej. Drugi temat literacki będzie zbudowany wokół jakiegoś fragmentu z dzieła, które niekoniecznie musi być Ci znane, ponieważ komisja może również wybierać z lektur, które nie są w ogóle obowiązkowe, albo wręcz nie pojawiają się na zajęciach języka polskiego. Trzeci temat, który również jest dostępny w ramach matury pisemnej z języka polskiego w tej formule, to temat interpretacyjny. Oznacza to, że będzie wymagać, żeby zinterpretować dołączony do niego tekst poetycki. Te dwie części stanowią całość matury pisemnej z języka polskiego. Oprócz tego przyjdzie Ci się również zmierzyć z maturą ustną. Na maturze ustnej będziesz odpowiadać na wylosowane pytanie. Jedno pytanie. Wchodząc na egzamin ustny, losuje się jedno z pytań, które może być albo z zakresu literatury, albo z zakresu języka, albo z tak zwanej korespondencji sztuk. Pytania literackie, językowe na maturze ustnej składają się nie tylko z zasadniczego zagadnienia, które jest wpisane w temacie, ale również posiadają dołączony do tematu tekst, który trzeba opracować w ciągu pierwszych 15 minut, będących przygotowaniem do egzaminu. Najwięcej emocji na etapie przygotowań do matury wzbudzają zagadnienia związane z pytaniem z tak zwanej korespondencji sztuk. W tym przypadku oprócz tematu pojawić się może jakiś obraz, zdjęcie, może to być plakat albo grafika. I wtedy pracować należy również z tym ikonicznym materiałem, dodając tylko wiedzę związaną z literaturą. Po 15 minutach przygotowania następuje druga część egzaminu ustnego, to znaczy prezentacja tego, co zostało przygotowane przez osobę zdającą. 10 minut zarezerwowane jest dla Ciebie na zaprezentowanie wypowiedzi i właśnie wtedy masz czas na to, żeby opowiedzieć, co odkrywasz w wylosowanym temacie, w jaki sposób odczytujesz w kontekście tego tematu materiał, który jest dołożony
i jak jeszcze możesz wzbogacić ten temat swoimi doświadczeniami literackimi, kulturowymi, życiowymi. Wszystko zależy od tego, co wpisane jest w poleceniu Twojego tematu. Ostatnia część egzaminu ustnego, mniej więcej 5 minut, to rozmowa z komisją. W tym momencie komisja może się dopytywać o te rzeczy, które interesują ją w kontekście tekstu, który jest dołączony do pytania, lub w związku z materiałem, który Ty zaproponujesz w czasie swojej wypowiedzi. Jest to też czas, w którym możesz uzupełnić swoją wypowiedź, bo na przykład 10 minut nie wystarczyło Ci, żeby opowiedzieć wszystko, co chcesz, zaprezentować w pełni swój temat, który akurat jest przez Ciebie wylosowany. Komisja może wtedy udostępnić Ci również ten czas, dopytując się o to, co według niej zostało potraktowane bardzo skrótowo. Po rozmowie z komisją Twój egzamin ustny jest zakończony. Matura ustna jest egzaminem, który należy zaliczyć tak samo jak egzamin pisemny. Żeby zaliczyć maturę z języka polskiego, musisz uzyskać przynajmniej 30% zarówno z egzaminu pisemnego, jak i egzaminu ustnego. Przy czym oba te egzaminy liczą się oddzielnie. Brzmi strasznie? Boisz się? Zupełnie niepotrzebnie. Właśnie dlatego dobrze, że jesteś w tym miejscu. Pomagamy w tym, aby zrozumieć maturę z języka polskiego i przyswoić sobie wszystkie najistotniejsze zagadnienia wymagane na tym egzaminie. Zasubskrybuj teraz ten kanał. Już teraz znajdziesz na nim mnóstwo filmów, które pomogą Ci w przygotowaniach do Twojej matury. A w opisie tego filmu znajdziesz link do naszej grupy facebookowej, przygotowanej specjalnie dla takich osób jak Ty. Jest to przestrzeń, w której pomagamy sobie we wszystkich wątpliwościach maturalnych. Zapraszam Cię również na stronę maturanamaksa.pl. Znajdziesz tam wszystko, co jest potrzebne do Twojej matury z języka polskiego. To co? Widzimy się?